problemy z dzikami w Rzymie. Gryzą problemy z dzikami w Rzymie. Buszują na placach zabaw i gryzą. Z dzikami jest coraz więcej problemów. Stały się niemal nieodłącznym elementem krajobrazu w Rzymie i okolicach, alarmują media. Nad jeziorem w Castel Gandolfo około wiecznego miasta wybuchła panika po tym, jak zwierzę ugryzło młodego mężczyznę. W stolicy Włoch dziki widziano już w rejonie placu zabaw i na przejściu dla pieszych, gdzie w szeregu z małymi szły na drugą stronę ulicy. Często buszują też przy kontenerach ze śmieciami, zwłaszcza tam, gdzie nie są one wywożone. Ostatnio duża rodzina dorosłych i małych zwierząt przyszła na trawnik pod rzymską stację metra Cipro, o czym poinformowali w mediach społecznościowych świadkowie tego zdarzenia. Coraz więcej problemów z dzikami w Rzymie i w okolicach. Sytuacja jest o tyle poważna, że stwierdzono już kilka przypadków afrykańskiego pomoru świniu dzików. Władze Rzymu i stołecznego regionu Latium przygotowują plan ograniczenia ich napływu w rejon miasta. Niebezpiecznie jest także poza Rzymem. Na plaży nad jeziorem Albano w gminie Castel Gandolfo dzik ugryzł 22-letniego mężczyznę. Wśród wypoczywających tam osób wybuchła panika.